Piątek, 30. tydzień zwykły. Pierwsze czytanie to jest początek listu świętego Pawła, Pustła do Filipian. Pisze on i Tymoteusz, yy, słudzy Chrystusa, piszą do świętych, wszystkich świętych w Chrystusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami, diakonami. Niesamowite jest to, że, że mówię do Was, że jesteście święci, że zaczynam od słów łaska, i pokój. I w tym, jak jest takiej dobroci, takiej, takiej życzliwości, można powiedzieć. A przecież na pewno wszyscy z nich nie byli świętymi. Fajne jest to dla mnie osobiście najbardziej w tym pierwszym czytaniu, że mówi o łasce. Słusznie przecież mogę tak o Was myśleć, bo noszę Was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce. Jaka to jest łaska Świętego Pawła? Zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii uzasadnionej dowodami. Łaską jest dla Niego to, że może głosić Ewangelię. Że ta Ewangelia nie wymyślona, nie jest wymyślona, że, że są argumenty, ale niesamowite jest to, że on mówi, że łaską jest to, że ono jest w kajdanach, czyli jest uwięziony. Paweł pisze, list więzienny pisze z więzienia. Nie ma mowy tutaj na początku o tych, którzy go uwięzili. Nie ma jakiegoś takiego żalu, czemu mu to zrobili. Nie ma mowy o tym, że jest niesprawiedliwie więziony i że naprawdę robią mu krzywdę. On to widzi jako łaskę. Łaskę, że mogę cierpieć dla Chrystusa, i łaskę, że mogę tego Chrystusa głosić. Szalenie to jest ważne, bo dojrzałe chrześcijaństwo polega na tym, że człowiek ma świadomość, że może przyjść krzyż, może przyjść atak, może przyjść nawet kara, może przyjść nawet niesprawiedliwy wyrok, ale ja nie przestaję kochać, nie przestaję głosić Chrystusa, I ja każdą rzecz traktuję jako łaskę. Jak rodzic, można powiedzieć, jak matka, jak, jak ojciec, który, który wie, że są trudniejsze momenty w życiu, ale to wszystko jest łaską. Owszem, jest dziecko chore, biorę jadę do szpitala, brakuje pieniędzy, więc, więc idę do pracy, stało się coś, staram się mu tłumaczyć. To wszystko jest dla mnie łaską. Cieszę się, że mam dziecko, cieszę się, że mam rodzinę. Wiem, że może być trudno, ale przeżywam to jako dar, dar trudny, dar, ale piękny. Tak samo chrześcijaństwo tutaj u Pawła jest trudnym darem. Jestem w kajdenek, ale nie widać jakiegoś takiego narzekania, agresji, buntu, jakiegoś takiego zdziwienia. Pawła jest jakaś taka raczej po prostu wdzięczność. Cieszę się, że, że jesteście, cieszę się, że do, że do Was mogę pisać, no i cieszę się, że mam tę łaskę nawet cierpieć. Bardzo ważne, żebyśmy w życiu też umieli docenić to, że cierpimy czasami. To, że cierpienie, że krzyż może być sprawą, może być pomostem naprawdę do, do zmartwychwstania, do łaski, do, do czegoś jeszcze większego. Jeśli chodzi o psalm, w pierwszym staniu psalmista mówi z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu. Wydaje się, że to troszeczkę jest dziwne z całego serca, całym sercem. To się wydaje, że to w sercu że to we wnętrzu, że jakiś umysłem, decyzją, że chcę chwalić Pana, będę chwalił Pana, ale mówi za chwilę w wielkim zgromadzeniu w wielkim zgromadzeniu i też na Radzie Sprawiedliwych. Więc widać, że ta jego pobożność, to jego, ta jego chwe, chęć chwalenia Pana Boga jest taką chęcią, chcę razem z innymi, nie wstydzę się przed innymi byśmy powiedzieli dzisiaj: nie wstydzę się przeżegnać, nie wstydzę się pójść do kościoła, nie wstydze się pójść na pielgrzymkę, nie wstydzę się pojechać na uwielbienie. Chcę z innymi chwalić Boga. Ważną jest sprawą. Modlitwa osobista, ważną jest sprawą wiara osobista, ale też ważne jest to, że my publicznie się nie wstydzimy Boga. Tak jak w miłości, no, ważne jest to, żeby zakochani byli ze sobą, żeby mąż i żona byli ze sobą, ale, ale ważne jest też, żeby byli dla innych, żeby się nie wstydzili siebie przed innymi w rodzinie, w pracy, na weselu, żeby z domu mówili, to jest mój mąż, to jest moja żona. Żebyśmy nie wstydzili się chwalić Boga w Wielkim Zgromadzeniu, żebyśmy nie wstydzili się być wierzącymi tam, gdzie są inni ludzie. Jeśli chodzi o Ewangelię, mamy tu przykład uzdrowienia w szabat, człowieka chorego, który jest chory na wodną puchlinę, może nawet zaproszonego razem z Jezusem na wieczerze w szabat, więc wyróżnionego w jakimś sensie. Mógł Jezus pomyśleć. Że, a skoro jest chory, jest Szabat, to poczekamy, skończy się święto, to go zdrowie. Ale to podejście Jezusa jest genialne, takie jak zawsze. No skoro ja go mogę uzdrowić, a skoro on jest chory, to czemu mu nie pomóc wcześniej? Czemu nie pomóc człowiekowi wcześniej? Jeżeli ktoś ma taką możliwość, jeżeli ktoś ma taką możliwość, czemu mu nie pomóc po prostu wcześniej? Czemu mu nie pomóc wcześniej? Więc yy, zasada oczywiście jest taka, że nie pracujemy w szabat, nie pracujemy w niedzielę, ale jeżeli przychodzi dzień święty, jeżeli przychodzi jakiś taki moment, że ja mogę w pewnym sensie złamać prawo, ale, ale żeby pomóc drugiemu człowiekowi, to ja tego prawa nie łamię, bo dobro drugiego człowieka jest najważniejsze. Bo jeśli mogę pomóc, w danym momencie ja a mu nie pomogę, to czy to jest Ewangelia? To czy to jest Ewangelia? No może dzisiaj ten fragment dla nas nie jest aż tak aktualny jak dla Żydów, którzy no bardzo dużo dyskutowali o prawach czy nieprawach. Dla nas tym wszystkim ważne jest to, że kiedy my dyskutujemy o prawach, o zakazach, o nakazach, kiedy my dyskutujemy o przepisach też liturgicznych czy innych, to żebyśmy ciągle mieli w świadomości to dobro, tę miłość drugiego człowieka, że prawo czy przykazanie czy instrukcja nie może zabić człowieka, ona ma pomóc człowiekowi, że czasami trzeba zostawić taki margines literze prawa po to, żeby, żeby zrobić miejsce dla ducha, żeby w tym wszystkim przede wszystkim kochać, kochać drugiego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.